Cześć. W 1969 roku młody, wygadany i jak można przeczytać w wielu książkach czy artykułach, ostentacyjny Jerry Sanders zakłada firmę AMD. O kulisach powstania tego procesorowego giganta możecie dowiedzieć się z dedykowanego materiału na ten temat, jaki znajdziecie na moim kanale. W tym klipie, który może być traktowany jako uzupełnienie tego większego materiału, przyjrzymy się kilku zdarzeniom z życia Jerry'ego Sandersa. Historie, które opiszę w tym klipie, pochodzą z różnych okresów życia Jerry'ego i zdecydowanie łatwiej będzie Wam zrozumieć kontekst, jeśli wcześniej zapoznacie się z klipem, o którym już mówiłem. Tutaj w wielkim skrócie streszczę opowiedzianą tam historię. Zatem firmy Intel oraz AMD mają ten sam rodowód. Jest nim firma Fairchild Semiconductor. To w niej pracowali założyciele tych znanych nam dobrze firm. W 1968 roku z zespołu odłączają się Moore oraz Noyce i zakładają Intela. Rok później Jerry Sanders zostaje zwolniony z Fairchilda i zakłada AMD. O ile Intel szybko stanął na nogi i zaczął działać, to firma Jerry'ego miała z tym problemy. W szczególności trudno było znaleźć inwestorów, którzy chcieliby zaufać nieznanej firmce, która chciała zaistnieć na rynku zaawansowanych technologii. Na dokładkę jeszcze w 1969 roku magazyn Innovation, który oceniał różne startupy pod kątem opłacalności inwestowania, ocenił, że AMD ma marne szanse na przetrwanie na rynku. Paradoksalnie AMD ma się świetnie, a magazyn Innovation, o którym mowa, od lat już nie istnieje. Ten, który wydawany jest obecnie, to inny magazyn. Suma summarum, AMD zebrało środki, zaczęło działać i dzisiaj firmy nie trzeba nikomu przedstawiać. W książce Silicon Valley Fever możemy znaleźć słowa Sandersa, które mają tłumaczyć, dlaczego udało im się przetrwać początkowe trudne lata działalności. Drzwi zawsze trzaskały za nami, ale nigdy przed. Skupimy się zatem na założycielu firmy. Oto 10 historyjek z życia Jerry'ego Sandersa, a zaczniemy od tej. Młody Jerry, ale już na tyle stary, że pracujący w Fairchild jako sprzedawca, nie stronił ani od alkoholu, ani od kobiet. I tak, w historii pojawia się pan Robert Wydlar, pod wieloma względami osoba o podobnym charakterze do Sandersa. Wydlar był inżynierem. W okresie, którego dotyczy ta historia, był częścią zespołu Ball Brothers. Ci majestatycznie wąsaci bracia, albo majestatycznie wąsaci jak to woli, prowadzili szereg biznesów zaczynając od XIX wieku i ich korporacja o nazwie Ball Corporation istnieje do dzisiaj i radzi sobie całkiem nieźle. Na rok 2022 jest to biznes, który ma 142 lata. Wracamy do tematu. Wydlar dołączył do odłamu wspomnianej korporacji o nazwie Ball Brothers Research Corporation w miejscowości Boulder. Filia ta zajmowała się opracowywaniem sprzętu dla NASA. Zatem Wydlar zawsze miał oczy szeroko otwarte na nową technologię, jaka pojawiała się na rynku. Pewnego dnia Jerry Sanders pojawił się w mieście. Elegancko ubrany, opalony, wyglądał wspaniale i zastanawiał się, gdzie pochowały się dziewczyny? Jak możemy przeczytać w książce, której autora i okładkę widzicie na ekranie. Panowie się spotkali. Jeden i drugi najwyraźniej myślał, że jest w stanie upić tego drugiego. Wydlar zabrał więc Sandersa do baru. Z pojedynku zwycięsko wyszedł Wydlar. A Jerry obudził się następnego dnia bez sampli inżynieryjnych, jakie miał ze sobą. I nie były to byle jakie produkty, bo mowa o oryginalnym tranzystorze 2N1613. Był to pierwszy tranzystor wykonany w procesie planarnym, jaki został opracowany w Fairchild. Nikt nie wywinął Jerry'emu takiego numeru, ani wcześniej, ani później. Konkluduje autor wspomnianej książki. Myślę, że w przemyśle półprzewodnikowym przez większość czasu wszyscy byli pijani. Jednak myślę, że było to spowodowane tym, że tak ciężko pracowaliśmy. To była po prostu towarzyska atmosfera. To były dobre czasy. Naprawdę ciężko pracowaliśmy i dobrze się bawiliśmy. To znaczy, były półprzewodniki. Ci, którzy nie wiedzieli, że muszą ciężko pracować, że muszą się napić, nie dawali rady. Więc wielu z nich po prostu odpadło. Cytuję Sandersa Michael S. Malone w książce The Big Score. Jakiś czas później Robert dołączył do zespołu Fairchild.
Co istotne, a czego Sanders wtedy nie wiedział, Wilder był alkoholikiem. Właściwie to był funkcjonalnym alkoholikiem. Bob często zaglądał do butelki i często spędzał wieczory w barach, zaczepiając innych. Znana jest historia pojedynku Wilera z Mike'em Scottem, który kilka lat później został CEO Apple'a. And one night I walked in the wagon wheel and heard Bob Wilder has him over, you know, at the bar. It was a rail bar like this, and Wilder's just harassing him. Just incessantly, and Wilder liked to fight and thought he could fight. Finally, he tells Mike Scott, you know, they're going to fight. They're going to go out in the parking lot and fight. So they go out. About 15 minutes later, Mike Scott comes in. Wilder didn't. I mean, it was like this kid. Mike Scott just absolutely clocked Wilder. I mean, it was like that was the end of Bob Wilder harassing Mike Scott. That was good for all of us when that happened. Kolejna historia jest z tych obyczajowych i są w niej wszyscy. Jest Sanders, jest Bob Noyce, jest Moore, IBM i jest Sherman Fairchild, czyli osoba, która uwierzyła w talent młodych inżynierów i poniekąd jest odpowiedzialna za stworzenie zarówno Intela, jak i AMD. Sytuacja, którą przytoczę, działa się gdzieś w latach 60., raczej w przedziale od połowy dekady do momentu utworzenia Intela, co miało miejsce w 1968 roku. A całe zajście opowiada Richard Hodgson, który był wiceprezesem Fairchild. Zatem, jednym z głównych klientów Fairchilda była firma IBM. Nie ma w tym niespodzianki, wszakże największym udziałowcem w IBMie był właśnie właściciel Fairchilda. Pewnego razu Richard, Noyce i Moore jedli kolację z panem Shermanem oraz z ludźmi z IBM-a, którzy odpowiadali za sprzedaż. Muszę jeszcze wtrącić, że o pracownikach IBM-a w tamtych czasach mówiono wprost sztywniaki w garniturach. Można przeczytać wiele historii, które sugerują wręcz, że dział HR IBM-a zatrudniał jedynie ludzi pozbawionych humoru, przynajmniej na stanowiskach, które wymagały kontaktów z innymi firmami, czyli np. sprzedawców czy marketingowców. Kto wie, może to oni byli inspiracją dla tzw. inwestorów w kreskówce The Venture Bros. Ale to tylko moje luźne przemyślenia. Swoją drogą, jeśli nie znacie kreskówki, to gorąco polecam. Look at the size of you. Samson Brock, born Omaha, Nebraska to a single mother. Half Swedish, quarter Polish, quarter Winnebago. Mamy więc kolację, na której obecnie byli sztywni ludzie z IBM-a, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, właściciel wielu biznesów, w tym największy udziałowiec w IBM-ie, Sherman Fairchild, dalej Hodgson, a jeszcze dalej zasiadali późniejsi założyciele Intela. W pewnym momencie na horyzoncie pojawił się Jerry Sanders, który, co ciekawe, odpowiadał za kontakty z IBM-em. Młody sprzedawca dostrzegł znajome twarze, wtedy podszedł do niego Hodgson i wyjaśnił, z kim siedzą przy stole. Jerry odpowiedział, że w sumie to chętnie by się zapoznał z Shermanem i z tymi ludźmi z IBM-a, w końcu handluje z nimi. Hodgson powiedział, że pewnie, chodź, przedstawisz się. Jerry podszedł do stołu, nigdy wcześniej nie spotkał się z Shermanem Fairchildem, który, co istotne, miał wtedy jakieś 70 lat. I powiedział do niego: Sherman, chyba spotykamy się z tą samą kobietą. Według relacji Hodgsona, przedstawiciele IBM-a chcieli w tym momencie wczołgać się pod stół, a Noyce i Moore otworzyli szeroko oczy i wpatrywali się w siebie. Wtem Sherman wyciągnął notesik, przekartkował i powiedział: A, sekretarka z Republic Aviation. Dokładnie ta, odpowiedział Jerry. Przez kolejnych kilka chwil panowie porozmawiali sobie o owej kobiecie, po czym zmieniono temat na umowę z IBM-em. Richard Hodgson dodaje, że Sanders nie lubi, kiedy ta historia jest opowiadana, a jej źródło znajduje się w dokumencie Fairchild The Fairchild Chronicles. Dodam, że Republic Aviation było firmą, którą Sherman Fairchild kupił w 1965 roku. Muzyka.
Można odnieść wrażenie, że Sanders był zawsze szczery i bezpośredni. Nieważne, czy rozmawiał za zamkniętymi drzwiami, czy na scenie, czy też z dziennikarzami. Co potwierdza ta historyjka. Ale najpierw mały wstęp. Nie jest wielkim odkryciem, że dużym rywalem Doliny Krzemowej, czyli ogólnie Stanów Zjednoczonych, na polu zaawansowanej elektroniki, była Japonia. Rząd tego kraju widział potencjał w półprzewodnikach i zainicjował program wsparcia dla segmentu VLSI. Była to inicjatywa, która miała wspomóc rodzimych twórców zaawansowanych układów. Mówimy tutaj o ogromnych funduszach, które zostały wpompowane w badania i rozwój, a później były to również ulgi w podatkach dla firm, które działały na tym rynku, oraz kredyty na bardzo atrakcyjnych warunkach. Do tego dochodził jeszcze rządowy ban na kupowanie zagranicznych technologii, jeśli nie jest to absolutnie potrzebne. I ogólnie protekcjonizm rodzimych biznesów i tym samym utrudnianie życia tym zagranicznym. Szefowie amerykańskich firm półprzewodnikowych doszli do wniosku, że Japonia nie gra fair i trzeba z tym coś zrobić. I tak w 1977 roku 33 amerykańskie firmy produkujące półprzewodniki postanawiają zjednoczyć się pod szyldem Semiconductor Industry Association i poskarżyć na działania Japonii do swoich władz. Podczas przesłuchania przed amerykańską Komisją Handlu Międzynarodowego Sanders powiedział: to, o czym mówimy, to 33 firmy próbujące zmierzyć się z suwerennym państwem Japonii. To nie jest kwestia kapitalizmu kontra gospodarka planowa. To suwerenny naród przeciwko 33 firmom. Urzędnicy byli sceptyczni. Sukces kraju kwitnącej wiśni widzieli raczej w tym, że ich produktywność była na wyższym poziomie. Wydana w 1982 roku książka The New Alchemist, której pełny tytuł i okładkę widzicie na ekranie, podpowiada jeszcze jeden powód. W Japonii jest niemal tyle samo inżynierów co w Stanach, ale prawników jest o wiele mniej, a co za tym idzie, jest mniej sporów między korporacjami. Tak jak mówiłem w materiale głównym, wzajemną kradzieżą własności intelektualnej Dolina Krzemowa stała. Zastanawia mnie, czy w Japonii też podkradano sobie odkrycia, ale po prostu się nie pozywano? HP miało jeszcze inne zdanie na ten temat. Twierdzili oni, że japońskie firmy po prostu produkują lepszej jakości chipy i tyle. Dodam jeszcze, że Semiconductor Industry Association działa do dzisiaj, choć ich głównym celem są teraz Chiny. Zatem, urzędnicy nie kwapili się, aby pomóc firmom z Doliny Krzemowej w nierównej, jak uważali, walce z Japończykami. W odpowiedzi członkowie SIA postanowili spróbować innej metody. Metody starej, metody, która najwyraźniej działała wtedy i działa do dzisiaj, czyli lobbowanie w kongresie. W 1983 roku Sanders powiedział: pozyskujemy czempionów w Waszyngtonie. Nie jesteśmy już postrzegani jako kowboje kapitaliści, butikowi producenci czy kalifornijskie płaczki. Odpowiedzią na japoński program wsparcia rodzimych producentów było konsorcjum MCC, zawiązanie którego byłoby nielegalne, gdyby nie lobbying firm z Doliny Krzemowej. Grupa ta skupiała się na badaniach, które miały zoptymalizować produkcję zaawansowanej elektroniki. Jednak w odróżnieniu od japońskiej inicjatywy wsparcia VLSI i kolejnego programu wsparcia o nazwie FGCS, tutaj mamy do czynienia tylko z prywatnymi firmami. Pod delikatnie zmienioną nazwą organizacja funkcjonowała do 2000 roku, a siedzibę miała w Austin w stanie Texas. Co ciekawe, wiele stanów biło się o to, gdzie osiedli się MCC. Texas wygrał największymi zniżkami w podatkach. Po tak długim wstępie mogę przejść do meritum tego rozdziału, a przypomnę, że chciałem w nim pokazać, z jaką szczerością i otwartością Jerry rozmawiał na przykład z dziennikarzami. Próbka jego szczerości była już zaprezentowana w materiale większym. Oto kolejny przykład. Pewnego razu, było to między rokiem 77, czyli rokiem, kiedy powstało SIA, a rokiem 78. Jerry Sanders spotkał się z Takeo Fukudą, który był wtedy premierem Japonii. Fukuda pochodził z rodziny samurajów i mniej więcej w tym okresie, o którym mówimy, powiedział, że Ferdynand Marcos, dyktator z Filipin, to jego bliski znajomy. Czym wywołał mały skandal, ale to nieistotne dla tej historii. Po spotkaniu, na którym omawiano pogarszające się stosunki handlowe pomiędzy Japonią a Stanami, do Sandersa zadzwonił dziennikarz, aby dowiedzieć się, jak przebiegały rozmowy. Jerry odpowiedział: cóż, nie powiedział mi, że mam wypierać. W wielkim skrócie, Jerry został zwolniony z firmy Fairchild Semiconductor, bo nie dogadywał się z kadrą zarządzającą. Ciekawe wyglądają jego dalsze perypetie bezpośrednio po zwolnieniu. Otóż Jerry chwilę przed zwolnieniem zarabiał 30 tysięcy dolarów i dostał podwyżkę do 45 tysięcy dolarów. Kiedy firma Fairchild postanowiła się z nim rozstać, wypłacili mu roczną pensję.
Co zatem zrobił ekstrawagancki Sanders, bo chyba już dla was oczywiste, że nie odłożył na czarną godzinę. Co to, to nie. Nasz bohater wynajął willę w Malibu i planował spędzić tam lato razem ze swoją żoną Lindą i dwójką dzieci. Przesiadując na plaży, ponownie pojawiła się w jego głowie myśl, że mógłby zostać aktorem. Do Hollywood przecież blisko. Szczęśliwie, zanim poszedł na jakąś audycję, spotkał się z Charlesem Sporkiem, człowiekiem, który jest dzisiaj uznawany za jednego z ojców założycieli Doliny Krzemowej. Podobno to właśnie on przekonał Sandersa, że powinien założyć swoją firmę produkującą półprzewodniki. Co istotne, pan Spork był niegdyś wysoko postawionym pracownikiem Fairchild, a wtedy związany był już z firmą National Semiconductor, stał nawet na jej szczycie. Czyli notabene namawiał Sandersa do założenia firmy, z którą miałby konkurować. To może nam podpowiadać, jak dobrym aktorem był Sanders. Jerry Sanders zraził do siebie wielu ludzi. Wielu mówiło o nim, że jest klaunem Doliny, jednak sam Jerry nie przejmował się tym zbytnio i można śmiało powiedzieć, że nie miał wrogów. Z jednym wyjątkiem. Po planecie Ziemia chodził niegdyś człowiek, którego Sanders zwyczajnie nie lubił. Wręcz nienawidził go ze szczerą pasją, na którego rzuciłby się, gdyby tylko miał taką okazję. Tym kimś był Andrew Grove, jeden z założycieli Intela, zwykle określany mianem trzeci pracownik Intela. Grove urodził się w Budapeszcie w 1936 roku pod nazwiskiem Grove. Zmarł w 2016 roku. Andrew nie rozumiał relacji Noyce'a i Sandersa. Był zawsze na nie, kiedy słyszał akronim AMD. A przypomnę, że Noyce wsparł projekt AMD finansowo, hołdując Intelowi tym samym największą konkurencję i chętnie wybierał AMD na drugie źródło pod produkty Intela. Za każdym razem Grove mówił, że to zły pomysł, ale w czasach, kiedy to Moore i Noyce pociągali za sznurki, jego torpedowanie AMD było mało wydajne. Zmieniło się to, kiedy stanął na czele Intela. Wtedy obrał sobie pogrzebanie Sandersa za punkt honoru. Ciosem śmiertelnym miał być zerwany kontrakt na drugie źródło dla procesorów z rodziny x86. Jerry nie pozostawał dłużny i nie krył braku sympatii do Grove'a, którego znał jeszcze z czasów, kiedy razem pracowali w firmie Fairchild Semiconductor. Panowie nie przepadali za sobą do tego stopnia, że unikali pojawiania się na tych samych imprezach branżowych, co łatwe nie było. A kiedy firmy zmierzyły się w sądzie po raz pierwszy, prawnicy obu stron bardzo szybko porozumieli się w jednej kwestii. Jerry i Andrew nie mogą spotkać się ze sobą w jednym pomieszczeniu, bo dojdzie do tragedii. W Dolinie Krzemowej mówiono nawet, że nie jest to proces AMD kontra Intel, a Jerry kontra Andrew. Po jakimś czasie kurz opadł i firmy dogadały się ze sobą. Prawnicy uścisnęli sobie dłonie i żartowano, że teraz powinni to zrobić Sanders i Grove. Dzisiaj już wiemy, że panowie nigdy nie podali sobie dłoni. Jako bonusowa ciekawostka dodam, że Moore też nie był największym fanem Sandersa. Po tym jak firma Intel przeniosła się pod nowy adres do miejscowości Santa Clara i zaczęła lansować swoje hasło Intel Inside, Gordon Moore nakazał, aby na nowej siedzibie umieścić właśnie taki ogromny napis. Oto jak to tłumaczył. Aby Jerry Sanders musiał to widzieć za każdym razem, gdy wylatywał z lotniska w San Jose. Kolejna historia dotyczy pewnej pani imieniem Magdalena. Jej historia została opisana w książce Alpha Girls. Magda przyjęła się do pracy w AMD na stanowisku inżyniera. Było to na przełomie lat 70. i 80. Chwilę po dołączeniu do zespołu Magda udała się na imprezę integracyjną dla handlowców do Honolulu. Byli tam wszyscy wysoko postawieni pracownicy firmy, wliczając w to Jerry'ego Sandersa oraz kilku niezwiązanych ze sprzedażą przedstawicieli AMD, jak ona. Impreza zaczęła się już rano, wydarzeniem, które w programie nazwano śniadaniowym otwieraczem oczu. Owo wydarzenie było striptizem o 8 rano. Chwilę po tym, jak gołe panie opuściły scenę, wszedł na nią Sanders, aby życzyć zespołowi miłej imprezy. O 8 rano. W głowie Magdaleny pojawiło się pytanie. Czego dotyczył ten przekaz? Że gołe panie są nagrodą za dobre wyniki sprzedażowe? Okazało się, że był to tylko wstęp. Następnego dnia, przed kolacją, na scenę znowu wyszły panie, tym razem na striptizie się nie skończyło. Po szybkim zrzuceniu z siebie i tak skąpych ciuszków, panie zaczęły uprawiać ze sobą seks. O ile gołe piersi na śniadaniu były jeszcze do zaakceptowania dla Magdy, to seks na kolacji już nie.
postanowiła powiedzieć, co o tym myśli Jeremu. Jestem inżynierem w twojej firmie. To, co się właśnie stało, jest dla mnie niedopuszczalne. Ten pokaz gołych pań nie sprawił, że czujesz się jak szanowany pracownik. Mówisz, że chcesz mieć pewność, że każdy pracownik jest dobrze traktowany. Ale czy twoim zdaniem to jest dobre traktowanie nowego inżyniera w firmie? Sanders podobno spojrzał na Magdę, jakby była z innej planety i mówiła językiem, którego on nie rozumiał, i w końcu odpalił. Może usiądziesz przy moim stoliku na kolacji, gdzie będę gościł naszych najlepszych dystrybutorów? Słyszałem, że jesteś dobrym inżynierem i jestem przekonany, że towarzystwo takiej młodej i ładnej dziewczyny jak ty bardzo im się spodoba. Magdalena odpuściła. Doszła do wniosku, że w tym męskim świecie mikroprocesorów albo zacznie bekać tak jak oni, albo będzie musiała znaleźć sobie inne zajęcie. Przypominam, że mówimy o przełomie lat 70. i 80. Za AMD odeszła 3 lata po tym zajściu. Dla kontrastu, następna historia mówi o tym, że Jerry potrafi organizować nie tylko rozbierane imprezy, ale również imprezy świąteczne. Musicie wiedzieć, że Sanders słynął z tego, że z finansowego punktu widzenia szanował swoich pracowników i chętnie dzielił się wypracowanym zyskiem, czy to w postaci podwyżek, premii, czy organizując przyjęcia. AMD było też jedną z pierwszych firm, które dawały swoim pracownikom akcje. W 1980 roku, w maju, co istotne, Jerry był z jakiegoś powodu w świątecznym nastroju. Ogłosił wśród swoich pracowników loterię, którą nazwał Amerykańskie Wymarzone Święta Majowe. A do wygrania było $1000. Płatne co miesiąc. Przez 20 lat. Loterię wygrała kobieta z Filipin, zajmująca jedno z niższych stanowisk w firmie. To ucieszyło Sandersa i przy błyskach fleszy wręczył kobiecie pierwszy czek. 2 lata później, podczas imprezy świątecznej, Sanders wygłosił taką oto mowę. Jesteśmy zacnym eksperymentem. Jesteśmy firmą, która wierzy w merytokrację. Oznacza to, że im lepszą pracę wykonujesz, tym więcej awansów dostajesz. Im więcej zarabiasz, tym więcej masz zabawy i tym lepsza jest dla ciebie firma. Jesteście świetni, dziękuję za wspaniały rok, jesteście moją rodziną. Kocham was. Wesołych świąt i niech Bóg was błogosławi. Oryginalny zapis przemowy znajdziecie w tej oto książce. Dodam jeszcze, że ta konkretna impreza świąteczna kosztowała ponad $400,000. Jeśli szybko to przeliczycie, to wyjdzie, że była droższa niż ten $1000 dla pani z Filipin przez 20 lat. Kolejna historia została opisana w książce Silicon Valley Road Toma Mahera, a dotyczy spotkania z panem Wilfredem Corriganem. Corrigan był zaufanym człowiekiem pełniącego obowiązki CEO w firmie Fairchild Semiconductor, Lestera Hogana. To m.in. Corrigan naciskał, aby zwolnić Sandersa z Fairchilda. Maher pracował niegdyś w wielu firmach z Doliny Krzemowej i swoje perypetie spisał we wspomnianej książce. Historia, którą chciałem przytoczyć, miała miejsce w Singapurze. Maher pracował wtedy dla Corrigana w firmie LSE Corporation. Singapur był jednym z ulubionych kierunków dla amerykańskich przedsiębiorców, którzy stawiali fabryki tam, gdzie była tania siła robocza. Po zakończonej misji, Corrigan zaprosił Mahera na kolację i powiedział mu, że będzie tam też Jerry Sanders. Kiedy wszyscy zajadali lokalne przysmaki, pojawił się zapowiadany Jerry. Podszedł do stołu, spojrzał na Corrigana i powiedział: Wilf, chciałem jeszcze raz podziękować ci za zwolnienie. Corrigan odpowiedział, mieląc w buzi jedzenie: Nie ma sprawy, Jerry. Byłeś fatalny i zasługiwałeś, aby cię zwolnić. Sanders przesunął sobie krzesło i przesiadł się do stołu. Dalsza część wieczoru przebiegała w miłej atmosferze, jak donosi Maher, i dodaje: To jedna z tych rzeczy, za które podziwiałem Wilfa i Jerry'ego. Obaj założyli firmy, które odniosły sukces i stali na ich czele. Mogli szczerze powiedzieć, co myśleli, i po sekundzie zapominali o tym. Warto wiedzieć, że Sanders i Corrigan byli jednymi z głównych inicjatorów SIA. Z racji swojego stanowiska jako szef AMD, Jerry miał okazję spotkać w swoim życiu wielu znanych nam technologicznych guru. Książka The Code pani Margaret O'Mary opisuje kolację zorganizowaną przez niejakiego Regisa McKenę. Postać chyba u nas mało znana, ale w Dolinie Krzemowej był bardzo wpływową osobą. Tak wpływową, że jak robił kolację, to przy stole zasiadali gubernator stanu Kalifornia, Bob Noyce, Steve Jobs, Charlie Sporko, którym już było, Jerry Sanders czy Sandra Kercik.
też u nas mało znana, a była jedną z pierwszych kobiet, które chciały złamać męski monopol w Dolinie. Jednak tak dostojni goście nie robili na Jerem wrażenia. Był duszą towarzystwa, ale dla niego była to tylko kolacja, a takich posiłków w równie dostojnym gronie jadał wiele. Okazuje się jednak, że był w Kalifornii ktoś, kto wywarł na Sandersie wrażenie, co opisuje Michael S. Malone w książce, którą widzicie na ekranie. Otóż w 1983 roku do Doliny Krzemowej zawitała Elżbieta II. Zwiedzanie kończyła kolacja na cześć królowej, której gospodarzem był David Packard, jeden z założycieli firmy HP. Even before the Queen arrived at the facility, several hundred Hewlett-Packard employees gathered on the courtyard lawn, hoping to get a glimpse of Her Majesty. Przy ogromnym stole zasiadało wielu przedstawicieli technologicznych gigantów z tamtej części świata i nie mogło zabraknąć przedstawiciela AMD w postaci Jerego Sandersa. W pewnym momencie Packard pomachał do Sandersa i powiedział: Cześć, Jerry. Nic wielkiego, po prostu się przywitał. Dla Sandersa było to jednak coś więcej niż zwykłe przywitanie. Tydzień później, przepełniony dumą, miał powiedzieć: David Packard wiedział, kim jestem. Na koniec historyjka z ostatnich lat, jakie Sanders spędził na szczycie AMD. Był kwiecień 1999 roku, coroczne spotkanie z akcjonariuszami. Takie spotkania są albo przyjemne, jeśli firma dobrze przędzie, albo bardzo nieprzyjemne, jeśli nie radzi sobie najlepiej. AMD w pierwszym kwartale 1999 roku nie radziło sobie najlepiej. Jednym z ich najmocniejszych procesorów był wtedy K6-3 o taktowaniu 450 MHz. I niemal w tym samym momencie, kiedy AMD pokazało procesor światu, Intel rozpoczął żywot trzeciego Pentiuma. Mówimy zatem o lutym 1999 roku. Podczas spotkania z ludźmi, którzy zainwestowali w AMD nierzadko fortuny, Sanders obiecywał, że następne lata będą owocne, ale tu nie podzielał optymizmu Jerego. Mieli ku temu podstawę, to był trzeci z rzędu rok, kiedy akcje AMD traciły na wartości, a ich główny konkurent właśnie wypuścił nową wersję Pentiuma. AMD jest moją najgorszą inwestycją, powiedział jeden z wściekłych inwestorów z Nowego Jorku, na co Jerry odpowiedział: Moją też. I dodał: Zainwestowałem w nią moje życie. Jerry pewnie myślał, że w sprytny sposób dopiekł malkontentowi, ale najwyraźniej trafiła kosa na kamień, bo słysząc takie rewelacje, ów inwestor odpowiedział Sandersowi: Jak cię słucham, to myślę sobie, że chcę kupić akcję Intela. Pan z Nowego Jorku mógł być poirytowany, posiadał 30 tysięcy akcji, za które zapłacił ponad $30 za sztukę. W chwili spotkania z inwestorami akcje chodziły po $16.50. Rok po tym zajściu Jerry zatrudnił Hectora Ruiza i zaczął szykować się do odejścia na emeryturę. W 2002 roku Ruiz przejął stery nad AMD, a Jerry usunął się w cień. Jerry Sanders to niewątpliwie barwna postać, która w chwili pisania tych słów ma 85 lat. Dzisiaj cieszy się emeryturą, mieszkając w Los Angeles nieopodal posiadłości znanej jako The One, czyli największej willi w Los Angeles i chyba nawet w całych Stanach, której deweloper i właściciel, co ciekawe, zbankrutował kilka miesięcy temu. Jerry nie tylko widział na własne oczy rodzącą się Dolinę Krzemową, ale był jednym z jej budowniczych. Uświadomiłem sobie, że jeszcze nie powiedziałem wam, jak brzmiało jego motto. Najpierw ludzie, z nimi przyjdą produkty i zyski. Po lekturze kilku książek muszę mu oddać, że nie są to puste słowa. Był ekscentryczny, to fakt, ale dbał o swoich pracowników i dbał o to, aby jego firma oferowała produkty w atrakcyjnych cenach. Chyba że akurat sprzedawał coś armii, to wtedy, jak to mawiają Amerykanie, sky is the limit. Tutaj zakończę ten dodatkowy materiał, który jest taką moją wędrówką po różnych książkach, w których szukałem informacji na temat AMD. Listę tych książek, czasem z linkami do miejsca, gdzie można je przeczytać za darmo, znajdziecie w opisie. Muszę się jeszcze pożalić, otóż kiedy ogłaszałem ten klip w materiale o historii powstania AMD, to w mojej głowie miał on trwać jakieś 5 minut. Nie wiem, jak to się stało, że trwa tyle, ile trwa, ale jeszcze nie zrezygnowałem z idei publikowania krótszych filmów. Jestem przekonany, że kiedyś mi się uda. Na koniec podziękowania dla wszystkich, którzy wspomogli mnie wokalnie, a jeśli ktoś chce dołączyć do tego grona, to zapraszam do kontaktu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.